Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Lokfuntur. Monety mówią. A ponieważ zwykłem spełniać Państwa życzenia, odpowiadam na sugestie sprzed kilku dni i opowiem o memnictwie Marka Aureliusza. Oczywiście będzie to wprowadzenie, trudno wyczerpać tak obszerny Temat e, prawie 19 lat samodzielnego panowania. Wcześniej e, długi okres, kiedy Marek Aureliusz był następcą tronu u boku e, Antoninusa Piusa. I zaczniemy tutaj nawet nie od Piusa, a od Hadriana. Ponieważ nawet w takim wprowadzeniu do żywotów cesarzy jak w XVIII wieku były series Augustorum, Augustarum Cezarum, tranorum omnium autorstwa Lorenzo Patarola. Tutaj mają Państwo wydanie drugie weneckie z 1722 roku. Otóż nawet w tak krótkim biogramie mamy informację, że co prawda, Marek Aurelius Antoninus, jak brzmiała jego oficjalna nomenklatura oficjalne tria nomina w momencie, gdy już został adoptowany do rodu Antoninów, był synem tak naprawdę Aniusa Verusa i Domitii Calvilli. Ale ab Antonino iussu Hadriani adoptatus, adoptowany przez Antoninusa Piusa z rozkazu jeszcze Hadriana który tego młodzieńca obdarzonego wielkim talentem dostrzegł i widział w nim zadatki już na dobrego cesarza w roku 138, kiedy nasz Marek miał raptem 17 lat. A zatem osobą, od której powinniśmy zacząć, jest Hadrian. Tutaj widzą go Państwo na denarze w nowym Katalogu uh, Roman Imperial Coinage opracowanym przez Richarda Abdiego. Jest to numer 2038. No to akurat widzimy Felicitas na rewersie. Ale istotne jest dla nas to, że ten typ datujemy na lata 134-138, a zatem ta ostatni okres panowania Hadriana. I tutaj połóżmy po stronie. Rzymu tę monetę. Hadrian adoptował na początku Eliusza, który uzyskał tytuł Cezara, ale zmarł on jeszcze przed śmiercią samego Hadriana. Dlatego jego monet stosunkowo rzadkie. Nie miał okazji zostać Augustem, tak jak drugie wskazanie Hadriana, a mianowicie ów, Właśnie Antoninus Pius, o którym była już mowa Pius, czyli pobożna, też pełen obowiązku, i e, raczej przymiotnik Pius odwołuje się właśnie do szacunku, jakim e, obdarzał swojego adopcyjnego ojca Hadriana, a także generalnie o, odnosi się do poczucia obowiązku. I tutaj mamy wczesny typ Roman Purit Coinage. Numer 27, a tutaj jeszcze dodajmy, że Eliusz to numer 2634 w nowym tomie 2.3, czyli trzeciej części tomu drugiego Roman Imperial Coinage. To jest z kolei wczesny denar ze 139 roku, sygnalizujący i pomyślność poprzez kaduceusz, i zgodę poprzez owe ściśnięte dłonie. A zatem adopcyjny ojciec, o którym sam Marek Aurelius w swoich Taisheauton, czyli do samego siebie, jak zwykle tłumaczym na język polski, rozmyślaniach pisał w pierwszej księdze w przekładzie Mariana Reitera. Ojcu zawdzięczam łagodność i niewzruszone trwanie przy Sądzie, wydanym po dokładnej rozwadze, i obojętność na tak zwane zaszczyty, i pracowitość, i wytrwałość, i chętne skłanianie ucha ku tym, którzy mieli jakiś wniosek pożyteczny dla ogółu, i bezwzględne wymierzanie zasługi każdemu, i doświadczenie, gdzie trzeba nacisku, a gdzie sfolgowania. Zaniechanie miłości nienaturalnej i towarzyskość, i zwalnianie przyjaciół od obowiązku zasiadania z nim zawsze do stołu, towarzyszenia w podróżach i okazywanie się jednakim zawsze wobec tych, którzy dla jakiegoś powodu byli nieobecni. Podczas obrad dokładne i cierpliwe badanie każdej sprawy i nieznaczne E, przepraszam, i nie zaprzestawanie myślenia o niej pod pierwszym lepszym pozorem. I sztukę utrzymywania przy sobie przyjaciół, nie przykrzenia ich sobie i nie przesadzania w ich miłości. I wystarczanie samemu sobie we wszystkim i umysł pogodny i umiejętność patrzenia w przyszłość rozumnie i e, baczenia bez przesady na okoliczność nawet najdrobniejszą. I ukracanie zwyczaju okrzyków powitalnych i innych oznak poklepstwa wobec siebie i baczne czuwanie nad potrzebami państwa, i oszczędność w szafowaniu groszem publicznym i obojętność wobec wyrzutów z tego powodu czynionych. I ani strachu zabobonnego przed bogami, ani ubiegania się o względy ludzi lub o to, aby się im podobać, czy też schlebiać pospólstwu. Owszem, trzeźwość w każdej sprawie i stałość. Zawsze wielki talent i niechętne skłanianie się do jakichkolwiek nowości. A zatem mamy tutaj pochwałę filozofa, ale też cesarza dla jego adopcyjnego ojca Antoninusa Piusa. Pozycja młodego Marka na dworze Piusa od początku była znacząca. Dowodem tego, tego typu emisję jest to w Roman Empire: Kończ numer 417 z roku 140, kiedy to nasz Marek, tutaj na drugiej stronie, młody chłopak, 19 dziewiętnastolatek, wówczas został już konsulem. Legenda głosi, że jest to Aurelius Cezar Augusti Pi Filius Konsul. Tutaj widzimy właśnie Aug Pi, ehm, mamy tu Genetivus, on jeszcze piusem sam nie jest, jest synem Piusa. Wkrótce jednak pojawiają się, a właściwie już w tym roku 140, pojawiają się także samodzielne monety młodego marka. Tutaj mamy przykład troszkę późniejszej emisji, datowanej na lata 145-147. Wciąż w katalogu pod Antoniusem Piusem, numer 429a. I tu widzimy legendę awersu Aurelius Cezar. Augusti P. Filius. Natomiast na rewersie mamy już informację o drugim konsulacie. Zresztą widzimy tutaj samego młodego cesarza w todze z gałązką i z rogiem obfitości. W czasach już po Śmierci Antoninusa Piusa legenda oczywiście się zmienia. Marek jest już imperatorem. I zatem tutaj widzimy monetę z roku 162, drugiego roku samodzielnego panowania. No, co prawda z Luciuszem Berusem, o czym za chwilę, ale już po śmierci Piusa, która nastąpiła w roku 161. Otóż tutaj mamy imperator Markus Aurelius Antoninus. Augustus, oczywiście, w zapisie skrótowym. Widzimy także, że cesarz ma tu brodę, jest też wyraźnie dojrzałszy. Lata mijają, trudny rok 169, w którym do Rzymu trafia. Zaraza przywleczona ze wschodu przez wojska e, Luciusza Verusa. To jest ta słynna zaraza Antoninów. Zresztą Werus wkrótce na nią umrze. Tak jak część dzieci e, Marka Aureliusza z Faustyną, młodszą córką Faustyny, starszej i Antoninusa Piusa. Ale z tego roku mamy ten denar który możemy bardzo precyzyjnie wydatować dzięki legendzie. Marcus, Antoninus, już tutaj nie mamy elementu Aurelius nawet, Augustus i tutaj Tribunicia Potestate, czyli sprawujący władzę trybuńską po raz 24. Do władzy trybuńskiej został oczywiście już przypuszczony za czasów Antoninusa Piusa, stąd ten Wysoki numer. Na rewersie natomiast mamy odwołanie do aktualnej złej sytuacji epidemiologicznej, ponieważ mamy dedykację saluti Augusti Consuli e, Tertium, a, a zatem za zdrowie Salus Augusta, czyli cesarza konsula po raz trzeci. Jak wiemy, Marek miał przeżyć i e, w, mamy tutaj kolejny typ. Denar z lat 169-170. Trybunica podestas tutaj jest numer dalej, już 24. Um, analogiczna legenda awersu. Trochę inny rewers. I widzimy tutaj z kolei Wiktorię. Wiktorię trzymającą tro trofeum. Natomiast mennictwo imperialne wieńczy w swój charakterystyczny dla okresu sposób cykl monet wybijanych pośmiertnie. W przypadku Marka Aureliusza rzecz jasna przez jego syna Kommodusa, jedynego syna, który dożył wieku dorosłego i tutaj możemy zobaczyć zarówno y, m, charakterystyczną legendę awersu, divus, Marcus Antoninus Pius, divus, czyli ubóstwiony już, boski, i na rewersie charakterystyczną ikonografię, consecratio, głosi legenda, czyli ubóstwienie w tym kontekście i mamy tutaj stos pogrzebowy. O monetach pośmiertnych swego czasu nagrałem już osobny odcinek. Tutaj natomiast możemy prześledzić bardzo dobrze zmianę portretów Marka Aureliusza. Widzimy od młodzieńczych portretów przez portrety wieku dojrzałego, starszego i lekko, bardzo nieznacznie idealizowany portret pośmiertny. Ale przejdźmy dalej. Czasy Marka Aureliusza to oczywiście czasy mennictwa także Faustyny II. O niej tutaj osobno Mówić nie będę, ponieważ um, poświęciłem kobietom Antoninów cesarzowym osobny e, odcinek 79 cyklu Milokfuntur. Ale spójrzmy jeszcze na monety współpanującego z nim Luciusza Verusa. Oto przykład wczesnego denara Verusa. Legenda, imperator Lucius Aurelius. Verus Augustus. Moneta ze 161 roku z prowidentią na rewersie, konsulat po raz drugi, no i trybunicja potestas po raz pierwszy, ponieważ Verus do Trybunicja potestas został dopiero dopuszczony, gdy Marek Aureliusz stał się głównym cesarzem. To w Roman Empire Coinus numer 463. Oczywiście mennictwo Werusa i Marka przeplatały się ze sobą, co widać na tym sestercu z, z wizerunkiem Werusa i legendą życie poświęconą, imperator Cezar Aurelius Werus Augustus, natomiast na rewersie mamy ilustrację Konkordii, zgody między dwoma cesarzami i y, stoi tutaj zarówno Marek, jak i Werus jak i, i ściskają sobie dłonie. To typ e, 1286 w Roman Imperial Coinage. Niekiedy pewien problem stanowi w przypadku egzemplarzy gorzej zachowanych e, rozpoznanie, czy mamy do czynienia z markiem, czy mamy do czynienia z jego synem, komodusem. Posłużę się tutaj jako przykładem tym dość słabo zachowanym asem. Typ e, w Roman Piłacz 1202 z lat 176,7. E, Awers, e, Marcus, Antoninus, e, Augustus, Germanicus, Sarmaticus i Tribunicja potestate. E, tutaj mamy po raz 30 pierwszy sprawujący władzę trybuńską. Rewers e, następujący. Moneta w słabym stanie, natomiast jest to jedna z pierwszych monet w ogóle w moim zbiorze kupiona w roku 1994. Jako dziecko kupiłem ją w antykwariacie numizmatycznym w Olsztynie. A dla porównania moneta syna Marka już znacznie ładniejszy egzemplarz, ale też kupiony już w czasach mojej dojrzałej kolekcji. Um, Broman Pielakorę numer 576 ze 190 roku, czyli y, tutaj już ostatnie lata panowania, y, komodusa widzimy inny układ nosa, nieco inną y, y, brodę. Są. So. Różnice, nawet nawet jeśli weźmiemy pod uwagę znacznie gorszy stan zachowania monety Marka Aureliusza. I to jest typ upamiętniający dwudziestolecie rządów, oczywiście. Pierwsze lata to czasy, kiedy młody kommodus jest po prostu następcą tronu. Nawet widzimy tutaj, że Trybunicja z Potestas jest po raz 15, kwintum decimum, a zatem yy, nie jest to faktyczne celebrowanie aż 20 lat rządów, raczej śluby w intencji kolejnych jeszcze pięciu, żeby od tribunicia Potestas po raz 15. Dojść do po raz dwudziesty, co jak wiemy się, Komodusowi nie udało. I em, możemy jeszcze porównać jego monety wcześniejsze z lat 181-182 w Rzymie, Koniecz numer 25 oczywiście inna legenda Marcus Commodus Antoninus Augustus. Możemy porównać to na przykład z wczesnymi monetami Marka. Widzimy podobieństwo, już jasno mam do czynienia z ojcem i z synem. Ojciec w nieco starszym wieku, syn nieco, nieco młodszy, ale jednak różnią się od siebie. Kolejny przykład lata 187 8 legenda Marcus Commodus Antoninus Pius Felix Augustus Britannicus. Tutaj też, mimo podobieństwa, na przykład do tego denara widzimy nieco inny nos, nieco inne rysy. Jednak jeśli moneta nie jest w bardzo złym stanie, trudno je pomylić. To Roman Pilar coin był numer 100. 68. Przejdźmy dalej. Numer. Roman Pilokoniec 173. Analogiczna legenda. Już z kolejnych lat. I tutaj mamy wyraźnie, właśnie kolejny, kolejny, kolejny rok, 89. I mamy już nieco inną brodę inne bójniejsze pukle. Na rewersie mamy Jowisza. Koniec tytulatury. Tutaj mamy właśnie trybunicja Potestas po raz czternasty. Tak więc widzimy pewne różnice. Oczywiście mędnictwo Marka Aureliusza to nie tylko mędnictwo imperialne. Jeśli przeniesiemy się do dość odległej e, w Kapadocji i e, spojrzymy na Cezarę, to znajdziemy tam rzecz jasna, e, chociażby Didrachmy bite w Srebrze w katalogu Synchama numer 332 z legendą po grecku autokrator e, Anto Neinos, przy czym to EI wymawiano raczej jako długie I, Antoninus Antoninos, Sebastos, a zatem Augustus. Tutaj góra, Argaios, Hypatos, Gamma, czyli konsul po raz trzeci. I przejdźmy do jeszcze tracji i tutaj mamy znakomite przykłady Marka Aureliusza Nochu, chociażby z Hadrianopolis. Jak ten niewielki, ale ładny stylistycznie brąz w katalogu Warbanowa w drugim tomie 3180 z Apollonem na rewersie. Czy Filipopolis obecne płowli też emisję jeszcze z czasów Antoninusa Piusa? A jeszcze widzimy, że mamy tutaj Kajzar na awersie, a zatem tytuł Cezara, nie Augusta, nie Sebastos. Tu widzimy. Nazwę miasta Filipopolis i mamy e, w, 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 przedstawienie Demeter z pochodnią w katalogu Warbanowa numer 824. Inny przykład, jeszcze młodszym Markiem. E, też oczywiście tutaj jest Kajzar, też jest jeszcze Cezarem. Tutaj widzimy spełniającą ofiarę, personifikację pobożności Eusebia. Um, I też możemy te monety odróżnić, chociaż nie jest to już zawsze w przypadku promis takie łatwe od monet Kommodusa Spójrzmy na męnictwo. Filipopolis warbanów 1044 akurat. wariant nam tutaj cesarza konno. I tutaj widzimy jednak nieco inne rysy inną fryzurę, chociaż ten nos nie różni się już tak bardzo jak w przypadku monet imperialnych. I jeszcze trochę późniejszy, Komodos, ale także jeszcze jako Kajzer, jako Cezar u y, boku ojca. Eee, to ten typ, też z Filipopolis, numer 1075. No tutaj widzimy tychę odpowiednik łacińskiej fortuny. I już na koniec ostatni, Przykład jeszcze z Aleksandrii. Duży brąz o średnicy 34-35 mm, identyfikowany nie wiadomo czy słusznie z drachmą. Zwracam uwagę tutaj na bogactwo ikonografii rewersów. Tutaj mamy dziesiąty rok panowania, ale jeszcze Antoninusa Piusa, czyli rok 140. 8, czy właściwie między sierpniem 48 a sierpniem 49, według rachuby właściwej dla Egiptu, i mamy tutaj przedstawienie siedzącego w świątyni Boga Świata Podziemnego, Hadesa, tutaj głaszczącego trójkłowego psa Cerbera. Dziękuję Państwu za uwagę tą monetą z Aleksandrii. Kończę dzisiejszy odcinek. Niezmiennie zachęcam do oglądania cyklu Nummi Lokfuntur, a jeśli Państwo znajdują w tym przyjemność, także do. Zostania moim patronem na patronite.pl, gdzie mój profil łatwo znaleźć, wpisując albo nazwisko Awianowicz, albo nazwę Nummi Lokfundur. Do zobaczenia.